oddzielne domki dla oficerów, stołówka, stoły do jedzenia, klub. Zazwyczaj dwa niemieckie pułki ze składu dywizji znajdowały się na pierwszej linii, a trzeci odpoczywał w takiej bazie. Porządkował szeregi, domywał się w łaźni. Potem pułki się zmieniały. My zaś długo i niezmiennie gniliśmy w okopach. Przypomniało mi się opowiadanie naszych zwiadowców o takiej leśnej bazie. Zdobyli na tyłach niemieckich ważne informacje i wracając natknęli się na śpiący obóz niemiecki. Postanowili popatrzeć, co jest w domku, który stał najbardziej na uboczu. Poczekali, aż patrole niemieckie odejdą i podczołgali się pod niego. Okazało się, że mieszkały tam rosyjskie dziewczęta, a domek był pułkowym burdelem. Odważni zwiadowcy nie zmieszali się i od razu przystąpili do zawierania znajomości z dziewczętami. To ich zgubiło. Jednej z mieszkanek domku udało się zawiadomić Niemców. Zaczęła się walka, z której żywy uszedł tylko jeden starszy sierżant. Krwawiąc, dotarł do swoich i opowiedział dowództwu o tym, co się zdarzyło. Walcząc w latach 1942-43 pod Siniawinem, Gajtołowem i Tortołowem, nie wiedziałem, gdzie te miejsca znajdują się względem Leningradu. Kiedy w 1946 roku jechałem do Murmańska, zobaczyłem z okna wagonu znajomy mostek przez Nazije, gdzie zaczynał się nasz okop. Z pociągu było widać setki rozbitych czołgów, leje i okopy. Tortołowskie wzgórza przylegają do nasypu kolejowego. Przez 5 lat po wojnie w ogóle nie chciała tu rosnąć trawa. Wątłe krzewy ledwie przebijały się przez ziemię zatrutą pociskami i usychały. Wtedy jeszcze niczego nie uprzątnięto. Leżały tu miny, pociski, rozbite sprzęty, trupy, pistolety maszynowe i automaty. Około 100 metrów od torowiska zastygły 2 czołgi, które zderzyły się czołowo, nasz i niemiecki. Wokół nich trupy nasze i niemieckie, zawleczki od granatów i niewybuchy, karabiny, stosy łusek. Dalej zobaczyłem parę dziesiątków zardzewiałych czołgów otoczonych trupami. Rozejrzałem się po terenie i zrozumiałem, że Niemcy zapędzili naszych w kocioł, a potem wystrzelali ich z okolicznych wzgórz. Nie trzeba było być zawodowym wojskowym, żeby pojąć bezmyślność naszego natarcia. Później rozmawiałem w pociągu z przypadkowym pasażerem, podpułkownikiem z jednostki saperów, która przez 10 czy 12 kolejnych lat rozminowywała te miejsca. Z bólem opowiadał o licznych śladach po podobnych starciach. Mówił o mnóstwie min, które wraz z upływem lat nie tylko nie straciły swojej siły, przeciwnie, zrobiły się jeszcze bardziej czułe i wybuchały przy najmniejszym dotknięciu. W mdze powstał cmentarz saperów, którzy zginęli po wojnie. Plany pól minowych nie zachowały się. Zaminowywali i Niemcy, i nasi, atakując i cofając się. Powstał przekładaniec naszpikowany materiałami wybuchowymi. Do tego jeszcze pociski, których wszędzie leżą miliony, czasem całe składy równie niebezpieczne. Wielu ludzi, zwłaszcza dzieci z okolicznych wiosek, stało się ofiarami tej piekielnej kuchni. W miejscu, gdzie kiedyś była osada Woronowo, stała mogiła z napisem „Tu leży rodzina, która zginęła od miny na zgliszczach swojego domu”. W 1978 roku, kiedy ostatni raz byłem w tych miejscach, ziemia była już oczyszczona z metalu. Wzgórza zarosły gęstym, nieprzebytym lasem. Na samym wierzchołku wsi Tortołowo w płytkim dole szkielet w pendencie i z eleganckimi ostrogami. Widocznie szczątki oficera zawodowego. Mogiła bardzo płytka, chowano tu zimą w pośpiechu. Niedaleko inna mogiła z krzyżem już zbutwiałym i napis „W tym miejscu Niemcy zabili w 1942 roku rodzinę”. Wymieniony ojciec, matka i 3 dzieci. Widocznie mogiłą opiekują się krewni lub mieszkańcy wsi. Na północ od osady Apraksin Post, gdzie teraz stoi wiele daczy sadowników leningradzkich, kiedyś były wsie estońskie. Podczas wojny Estończycy strzelali nam w plecy i zabijali żołnierzy drugiej armii uderzeniowej. Tu zostało szczególnie dużo śladów wojny. W latach 50. znalazłem na drodze, która biegła pod linią wysokiego napięcia, rozbite działa i ciągniki jednego z dywizjonów naszego pułku, który przepadł w okrążeniu. Zniszczyło je lotnictwo. 3 lata temu las w tych miejscach został wykarczowany. Przyszły buldożery, traktory i zrównały teren. Jednak trzeba było zatrzymać pracę na granicy rzeczki Czornaja, tam gdzie dokonała się zagłada drugiej uderzeniowej.
Jak mi opowiedział kierowca buldożera, wysadziło 3 maszyny z rzędu razem z obsługą. Strach tu kopać ziemię, mówił. W każdej łyżce koparki obowiązkowo znajdzie się kilka szkieletów. Od stacji Apraxin Post po piaszczystym wale, który budowali w latach 30. więźniowie pod kolejkę wąskotorową, biegnie przez bagna droga na południe. Tutaj miał być zwożony torf z kopalni odkrywkowych, ale jak to u nas często bywa, z projektu zrezygnowano, a droga została. Po 7 kilometrach szosa dochodzi do miejsc, gdzie kiedyś były wsie Poriecie i Woronowo. Kilka setek domów, cerkiew, młyn, 3 domy wczasowe, bogate, dobrze urządzone gospodarstwa. Wszystko zmiotła wojna. Żadnych oznak życia. Jest tylko cmentarz, na który dawni mieszkańcy nadal przywożą swoich krewnych. Choćby i po śmierci, ale na rodzinną ziemię. Nie ma śladu po mogile wojennej w południowej części Woronowa, gdzie Niemcy rozstrzelali w 1941 roku kilkuset jeńców wojennych. O tym także zapomniano. Przecież 300 dusz to kropla w morzu w porównaniu z poległymi tu korpusami. Nawet teraz te miejsca zachwycają swoim pięknem. Z gęstego, wysokiego lasu wychodzi się na brzeg rzeki, za którą zielenieje przestwór pól. W miejscu dawnych ogródków kwitnie bez. Na krawędziach okopów, gdzie przelewała się krew, goreją czerwone kwiaty dzikiej róży. Warzywniki, w których tyle razy odbywały się bezskuteczne ataki i gdzie poległy nasze pułki, zarosły różowo-fioletową wierzbówką. Kolorowe pole na tle zielonego lasu i błękitne niebo. Jak pięknie. Oddycha się lekko. Powietrze, które oczyściło się nad przestworzem pobliskiej Ładogi, jest świeże i przezroczyste. W urwistym, wapiennym wąwozie szemrze Nazija tak, jak szemrała kiedyś w czasie wojny. Płynąca w niej torfowa woda ma teraz kolor kawy, a ja pamiętam ją czerwoną od krwi. Przekroczenie tego wąwozu było ciężkim zadaniem. Sztolnie w brzegach rzeki, gdzie najpierw Niemcy, a potem my chroniliśmy się przed kulami i odłamkami, zawaliły się. Po domu wczasowym, który szturmowaliśmy ponad miesiąc, tracąc kilka dywizji, ani śladu. Kamienny most przez rzeczkę wysadzony. Jedynie doły, okopy, gigantyczne leje i wszędzie kości. Oto polana porośnięta wrzosem. W dole szkielet. Spomiędzy jego żeber wyrasta piękniś, grzyb z czerwonym kapeluszem. Duży, okazały. Ma przecież żyzne podłoże. I znów, kiedy patrzy się na dawne linie obrony niemieckiej, na ich punkty oporu na wzgórzach, powstaje myśl o głupiej, nieudolnej organizacji naszych ataków, wedle sztywnego szablonu. Rezultat – przesunięcie o 100, 200, 300 metrów za cenę zagłady dywizji i straty setek czołgów. Niemcy mieli taką świetną taktykę, że nasze wspaniałe wysiłki obracały się w pył. To prawda, doborowe dywizje niemieckie w końcu tu zginęły, ale za jaką cenę? Rzadko można tu spotkać teraz ludzi. Jedynie w sezonie zjeżdżają się tłumy grzybiarzy. Zasypują las brudnym papierem, celofanowymi torebkami, pustymi butelkami, puszkami po konserwach. Palą ogniska, wywołują pożary. Wszyscy mają w nosie, co tu się działo. Podrostki wykopują z ziemi ludzkie kości w poszukiwaniu złotych zębów. Łobuzerka pali i niszczy drewniane pomniki zbudowane gdzieniegdzie przez byłych frontowców. Na wzgórzach tortołowskich trzeba było ustawić płytę ze stali i wypalić w niej gazowym palnikiem numery dywizji, które tu zginęły, żeby pomnik jakoś przetrwał. Pod Woronowem przy skrzyżowaniu dróg postawiono granitowy obelisk ku pamięci nieznanego żołnierza. Inicjatorem był emerytowany generał, który walczył tu w młodości. Obelisk został wysadzony. W ogóle nikt na poważnie nie zajmuje się upamiętnianiem poległych. Życie biegnie swoją koleją, ludzie mają nowe problemy, inne cele. Skąd się wzięła ta oburzająca obojętność wobec pamięci o ojcach? Tak wygląda to nie tylko pod Leningradem. Od murmańskiej tundry przez lasy Karelii, w obwodach nowogrodzkim, kalinińskim, pod Starą Russą, Rzewem i dalej na południe aż do Morza Czarnego, wszędzie to samo. Trwające wiele lat areszty polityczne, łagry, kolektywizacja, głód zniszczyły nie tylko miliony ludzi, ale zabiły też wiarę w dobro, sprawiedliwość i współczucie. Okrucieństwo wobec własnego narodu podczas wojny, wielomilionowe ofiary lekkomyślnie złożone na polach bitew, to przejawy tego samego porządku.
Jak może szanować pamięć o swoich ofiarach naród, którego bohaterem stał się Pawlik Morozow? Jak można wypominać ludziom obojętność wobec kości poległych podczas wojny, jeśli ci sami ludzie zburzyli swoje świątynie, zapuścili i zapaskudzili swoje cmentarze? Wojna, która była prowadzona metodami, których źródła tkwiły w obozach koncentracyjnych i kolektywizacji, nie sprzyjała rozwojowi humanitaryzmu. Żołnierska ofiara z życia nie została zauważona. Wedle koncepcji szerzonej przez aktywistów politycznych, nasza armia, najlepsza na świecie, walczyła bez strat. Miliony ludzi, którzy polegli na polach bitew, nie odpowiadały takiemu schematowi. Zwalano ich jak padlinę do dołów i oddziały grzebalne przysypywały je ziemią albo gnili tam, gdzie zginęli. Mówić o tym było niebezpiecznie. Mogli postawić pod murem za defetyzm. Ta oficjalna koncepcja żyje nadal i jest mocno zakorzeniona w świadomości naszego narodu. A archiwa, spisy poległych, plany pochówków stanowią ścisłą tajemnicę państwową. Nikt nie jest zapomniany. Nic nie jest zapomniane. Ta nadęta fraza wygląda jak szyderstwo. Oficjalne pomniki nie zostały zbudowane dla upamiętnienia poległych, lecz dla uwiecznienia naszych haseł. Jesteśmy najlepsi, jesteśmy niezwyciężeni, niech żyje komunizm. Kamienne, a najczęściej betonowe flagi, fanfary, standardowe matki ojczyzny zastygłe w fałszywych pozach to tylko zimne i bezduszne rzeźby. Miejsca pamięci to nie pomniki poległych, lecz zmaterializowana w betonie koncepcja niezwyciężoności naszego ustroju. Zwycięstwo w wojnie zostało przekształcone w kapitał polityczny, który powinien usprawiedliwiać istniejący w państwie stan rzeczy. Ofiary przeczą zaś oficjalnej wersji zwycięstwa. Wojna powinna być wyrażana w tonacji majorowej. Hurra! Zwycięzców nie sądzą. Rozumiem Francuzów, którzy pod Verdun zachowali odcinek frontu I wojny światowej w niezmienionej postaci z 1916 roku. My zaś, na przykład w Stalingradzie, zrównaliśmy wszystko buldożerami i postawiliśmy ogromną babę z nożem w ręce na kurhanie Mamaja. Kurhan Mamaja lub wzgórze 102 to najwyższy punkt Wołgogradu, dawniej Stalingrad, nekropolia i miejsce pamięci sowieckich żołnierzy poległych w bitwie stalingradzkiej. Symbol zwycięstwa? W miejscach, gdzie ginęli żołnierze, powstały mogiły aktywistów politycznych, którzy z wojną nie mieli nic wspólnego. Byłem też w miejscach pochówku naszych żołnierzy w Daugavpils. Łotysze to ludzie surowi, bez sentymentów, wrodzy nam, jednak zachowali utracone przez nas zasady moralne i kulturę. Zbudowali ogromny, przepiękny cmentarz. Każdy żołnierz ma skromną mogiłę, na niej kwiaty. W miarę możliwości ustalono nazwiska. Wszystko urządzono prosto, z szacunkiem dla zmarłych. Trzeba wskrzesić pamięć i szacunek wobec poległych. Przecież zadeptywanie kości na polach bitew to to samo, co łagry, kolektywizacja, fala we współczesnym wojsku, rozprzestrzenianie się złodziejstwa i rozpad gospodarki. Zmiana stosunku do pamięci o poległych to element naszego odrodzenia jako narodu. Najlepsza pamięć o nich to prawdziwa opowieść o wojnie, otwarcie archiwów, opublikowanie nazwisk tych, którzy byli odpowiedzialni za te podłości. Mówi się, że temat wojny został wyczerpany w naszej literaturze. W rzeczywistości nawet nie zaczęto pisać jej prawdziwej historii. Za chwilę nie będzie już wśród żywych świadków i czarne plamy na jasnym obliczu zwycięstwa pozostaną na zawsze. Wojny zawsze zmieniały ludzi w nawóz, który użyźniał glebę przyszłości. Poległych zapominano natychmiast. Zawsze byli tylko zbędnym balastem dla pamięci. A gdybym i ja mógł zapomnieć... Zwycięstwa przypominano, kierując się interesami dnia dzisiejszego. 1812 rok w swojej bohaterskiej aureoli sprzyjał umocnieniu wielkości monarchii rosyjskiej. Spartanie z Termopil stali się abstrakcyjnym symbolem heroizmu. A sami bohaterowie zgnili i odeszli w niebyt. Druga strona. Pan Erwin H. bardzo dobrze się trzymał, jak na swoje 59 lat. Czas jedynie nieco go zgarbił i posrebrzył mu głowę. Niewysoki, szczupły, nieustannie się uśmiecha, pokazując równe, sztuczne zęby. Jest sprawny i energiczny. Sylwetką i sposobem poruszania się przypomina niewielkiego ptaka drapieżnego.
Może ścierwnika. Cały czas jest w ruchu, robi wiele rzeczy jednocześnie, rozmawia ze mną, rzuca krótkie zdania podwładnym, wydaje polecenia przez przenośny odbiornik znajdujący się w kieszeni jego marynarki na piersi. Jednym słowem, mężczyzna, co się zowie. Ja zaś wyobrażam sobie młodego pana Erwina H. W hełmie, z lornetką na piersiach, z ręcznym karabinem maszynowym, jak leży na krawędzi zrytego pociskami okopów wzgórz siniawińskich. Także wydaje jasne rozkazy. Rozumieją go w półsłowa. Działają energicznie, bezbłędnie. I pięciu pozostałych przy życiu po ostrzale artyleryjskim Niemców odpiera atak batalionu rosyjskiego, kładąc go przed swoimi pozycjami. Tak, pan Erwin H. był tam. Zaczął wojnę w 1939 roku jako szeregowy żołnierz. Podbił Francję, Polskę, pokonał na swoim czołgu południe Rosji, zawojowywał Krym. 7-krotnie ranny. Został awansowany na podporucznika. Nie jestem faszystą. Nas zmuszano, was też. Po 4. ranie zdrowie nie pozwalało mu służyć w czołgu. Nowe stanowisko, obserwator artyleryjski, było spokojniejsze, ale nie mniej ciekawe. Znajdowanie celów rosyjskich i niszczenie ich. 28. Hamburska Dywizja Piechoty Lekkiej, w której bohatersko walczył pan Erwin H., w składzie armii feldmarszałka von Mansteina zdobyła Sewastopol i latem 1942 roku przybyła pod Leningrad, by błyskawicznym szturmem zająć miasto. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem na hełmach zabitych Niemców odznakę tej dywizji. Wizerunek kroczącego piechura. Feldmarszałek von Manstein nie zdobył Leningradu, ale jego armia udaremniła naszą niemal udaną próbę przedarcia się do oblężonego miasta w rejonie południowego Siniawina. Jednak i von Mansteinowi wyczerpały się wojska. W tych dniach pan Erwin H. po raz pierwszy walczył naprzeciwko mnie. Później, w 1943 roku, zajmowaliśmy się analogicznymi rzeczami. Strzelaliśmy z dział albo odpieraliśmy ataki karabinami maszynowymi. W 1944 roku z trudem, za cenę wielu ofiar, odrzuciliśmy pana Erwina H. i jego kolegów spod Leningradu i przyparliśmy ich do wybrzeża Bałtyku w Kurlandii, w rejonie Lipawy, gdzie zaciekle bronili się do końca, do kapitulacji. Po wojnie pan Erwin H. spędził 3 lata na Syberii, na robotach leśnych. Było źle. Wielu umarło, ale ja przeżyłem. Byłem wysportowany i to mi pomogło. Potem powrót do domu, do ojczystego Monachium. Nauka w Akademii Sztuk Pięknych, a teraz zajmuje dobrą posadę w administracji bawarskiej stolicy. Ja jestem jego gościem. Jest powściągliwie uprzejmy, ale w każdym jego spojrzeniu i ruchu czuję źle skrywaną pogardę. Gdyby nie służbowe obowiązki, pewnie nie zacząłby ze mną rozmowy. Źródła pogardy pana Erwina H. wobec Rosjan tkwią w zdarzeniach lat wojennych. Mówi o wszystkim otwarcie. Co za dziwny naród. Pod Siniawinem położyliśmy z trupów wał o wysokości około 2 metrów, a oni wciąż lezą i lezą pod kulę, gramoląc się przez nieboszczyków. My dalej walimy i walimy, a oni znów lezą. A jacy brudni byli jeńcy. Zasmarkane chłopaczki płaczą, a chleb mają w workach taki wstrętny, że jeść się nie da. Panie H., pytam, wspominając nasze zaciekłe przygotowania artyleryjskie w 1943 roku, kiedy przez 2 godziny zrzucaliśmy na Niemców 1000 pocisków. Czyżbyście nie ponieśli strat z powodu naszego ognia? Tak, tak, odpowiada. Huraganowy ogień był straszny. Nie można było głowy podnieść. Nasze dywizje traciły 60% swojego składu. Mówi pewnie, statystyka jest mu dobrze znana. Ale pozostałe 40% odpierało wszystkie rosyjskie ataki. Bronili się w zniszczonych okopach i zabijali wielu atakujących. A co robili wasi w Kurlandii? Ciągnie. Pewnego razu masa wojsk rosyjskich ruszyła do ataku, ale napotkali zgodny ogień karabinów maszynowych i dział przeciwpancernych. Pozostali przy życiu zaczęli się wycofywać. Wtedy z rosyjskich okopów zaczęły strzelać 10 karabinów i dział. Widzieliśmy, jak tłumy waszych oszalałych ze strachu żołnierzy ginęły na pasie neutralnym. Na twarzy pana H. widzę odrazę zmieszaną ze zdziwieniem. Uczucia te nie osłabły w nim przez tyle lat. Tak, rzeczywiście tak było, nie tylko w Kurlandii. Pan Erwin H. otwarcie gardzi mną, sprowadza nasze kontakty do niezbędnego minimum. Nie odprowadza mnie nawet na lotnisko, powierzając mnie taksówkarzowi.
Jednak obcowanie z panem Erwinem H. i mnie, delikatnie mówiąc, nie sprawia przyjemności. Na początku otworzyłem przed nim serce, bo razem cierpieliśmy. Lecz nie zobaczyłem w nim jakiegokolwiek przebłysku empatii, jedynie rzeczowość i energię. Nieprzyjemne są dla mnie jego pewność siebie i poczucie wyższości. Pan Erwin H. pozostał taki, jaki był w latach 40. Doświadczenia go zahartowały, niczego nie ucząc. Jakże głupim idealistą byłem w 41. pod Pogostiem. Sądziłem, że w niemieckim okopie siedzi ktoś taki jak ja. Wysubtelniony intelektualista, który naczytał się Goethego i Schillera, nasłuchał się Beethovena i Mozarta. Okazuje się, że był tam pan Erwin H. Tak, on niczego się nie nauczył. Pozostał sobą. A ja? Ja stopniowo zaczynałem sobie uświadamiać, dlaczego czerwonoarmiści rozrabiali w Niemczech w 1945 roku. Była to zemsta na Niemcach, którzy o wiele gorzej zachowywali się u nas. Może było też tak, że jeszcze większą nienawiść wywoływały wyniosłość, bezczelność i pycha wielu niemieckich żołnierzy, a zwłaszcza oficerów, które cechowały ich również po zakończeniu wojny. Po krótkim spotkaniu z panem Erwinem H. z radością wychodzę z jego gabinetu. Zanurzam się w atmosferę bogatego i grzesznego miasta. Z Monachium wypłynęły w świat idee, które zgubiły miliony ludzi. Swoje pierwsze kroki stawiał tu Hitler. To jedna z rozgrabionych i obróconych w proch w czasie II wojny światowej metropolii Niemiec. Teraz kipi dostatkiem. Ulice i bramy domów lśnią czystością. Błyszczą szklane witryny sklepów, co dzień starannie polerowane. Na wystawach obfitość dóbr. Odzież, meble, wyroby jubilerskie, jedzenie, kosmetyki, książki, instrumenty muzyczne, sprzęt radiowy i fotograficzny. Wszystko, czego dusza zapragnie i wszystko w doskonałej jakości. Ulica to gigantyczna wystawa bogactwa i rozkwitu. Towary są eksponowane w sposób przemyślany, gustownie. Pracowało nad tym wiele tęgich głów i teraz wystawy oczarowują przechodniów, zajmując ich uwagę. Powstaje wrażenie, że Niemcy tracą mnóstwo wolnego czasu na upojną obserwację swojego dobrobytu. Dopiero po 3 dniach przywykam do bogactwa wystaw sklepowych i nudzi mi się ten blichtr. Teraz mogłoby mnie zdziwić jedynie coś, czego świat jeszcze nie widział. Oto w powietrzu lecą tęczowe bąbelki, duże i małe, wysoko i nisko. Na balkonie siedzi wielki pluszowy niedźwiedź i puszcza bańki mydlane. To reklama sklepu z zabawkami. Dalej podjechał wielki wóz z jabłkami i gruba Niemka w pstrokatym stroju ludowym zaczyna je rozdawać przechodniom za darmo. Porządni Niemcy ustawiają się w kolejce, szczerzą dokładnie wypucowane zęby i biorą po jednym 2 jabłka. Żadnego tłoku, żadnego zamieszania. Tłum jest odprasowany, dostatni, tryskający zdrowiem i promieniejący samozadowoleniem. Wielu inwalidów, ktoś z kulą, inny z laską. Oni też wyglądają porządnie, są zadbani, nierozpici. Jeden bez nóg wpada kołem swojego wygodnego wózka inwalidzkiego na trawnik i woła mnie. Czy przeprowadzić pana przez ulicę? Nie, proszę tylko pociągnąć do tyłu. Dziękuję. Zjeżdża z trawnika, naciska guzik i jego wózek elektryczny mknie w dół po chodniku, wymijając rozstępujących się przechodniów. Ja zaś wspominam Waśkę z 6. Brygady Piechoty Morskiej. Brygada poległa w 41. Waśka ocalał, lecz stracił obie nogi. Zbudował sobie skrzynkę na 4 kółkach i zbierał jałmużnę, podstawiając swoją furażerkę marynarską. Litościwi przechodnie szybko napełniali ją rublami. Wtedy Waśka upijał się i z hurgotem, krzykiem i gwizdami wpadał w tłum, obracając się w biegu to plecami, to bokiem do przodu. Działo się to w latach 50. na rogu Newskiego Prospektu i ulicy Żelabowa, przy aptece. Było mi smutno i wstyd. Kiedy zaszedłem do apteki, usłyszałem, jak aptekarka, ładna i młoda, wzywa milicję, żeby ta zabrała awanturnika. Czyżby nie rozumiała, że ona nie spłonęła w getcie tylko dlatego, że Waśka nie pożałował swoich nóg? Potem Waśka zniknął. W tamtych latach dobra matka ojczyzna zebrała swoich synów, bohaterskich inwalidów, swoje zdrowie poświęcone w imię zwycięstwa i odesłała ich do rezerwatów na dalekie wyspy, żeby nie naruszali piękna miast. Wszyscy oni tam powoli wymarli.
a po ulicach bogatego i grzesznego Monachium przechadzają się syci, zadowoleni mieszkańcy, wśród nich zadbani inwalidzi. Któryś z nich wtedy w 41 rzucił fatalny granat pod nogi Waśki. Wszystkiego mają pod dostatkiem, ale żyją w nieustannym napięciu. Silny naród. Pracują jak woły. Nie znoszą chałtury. Często mijam umęczonych, bladych ludzi, którzy pracowali do późnego wieczoru. Lecz chciwi i oszczędni są do bólu. Na ulicach widać wielu bezrobotnych śpiewaków, muzyków. Można poznać, że wielu z nich to profesjonaliści. Śpiewają i grają przepięknie. Przechodnie słuchają, zachwycają się i nie rzucają nic do leżącej przed muzykiem czapki. Późną nocą w czasie zawiei śnieżnej na opustoszałej, ale rozświetlonej ulicy usłyszałem dźwięki fletu. Była to beethovenowska Eliza, melodia utkana z czułości. Pod drzwiami jakiegoś budynku siedział muzyk w ciemnych okularach, zgarbiony, posiniały z zimna, a obok niego coś się ruszało. Zobaczyłem zawiniętego w kołderkę malutkiego pieska. Głowę wiernie trzymał na kolanie swojego pana, a w spojrzeniu jego czarnych oczu był niemal ludzki smutek i ogromne zmęczenie. Za rogiem podeszła do mnie czarująca dziewczynka, około 15 lat, porządnie ubrana i czyściutka. Niech pan pójdzie ze mną, pokażę panu tysiąc i jedną noc. Wybacz, dziewczynko, mógłbym być twoim dziadkiem. Tym bardziej będzie dla pana ciekawie. Chodźmy, tatku. Przy nocnym lokalu błąkają się kręcący tłustymi tyłkami pederaści. Z jasno oświetlonych, mieniących się wszystkimi kolorami tęczy drzwi niesie się ogłuszająca rytmiczna muzyka. To salon gier. Jest tu i bitwa morska, i polowanie na dzikie zwierzęta, i wyścigi samochodowe, i ruletka. Wszystko huczy i błyska. W kącie stoi atrapa. Goła baba, jak żywa. Zapraszającym gestem wskazuje wejście, za którym jest sex shop. Tu po przystępnej cenie można kupić dmuchaną lalkę, która wszystko umie i może i która jest wyposażona w przełącznik na 120 i 220 voltów. Po włożeniu marki w otwór automatu dostajecie 5 minut kolorowej, udźwiękowionej pornografii. We dwoje, we troje, w sześcioro, z góry, z dołu, przez głowę i nawet na motocyklu. Na głowie stanęły mi resztki włosów. Serce wali, robi się niedobrze. Z szacunkiem zaczynam myśleć o naszej władzy, która za rozpowszechnianie czegoś takiego wsadza do więzienia. Wychodzę na ulicę, łapię świeże powietrze. Po przeciwnej stronie widzę duży, stary kościół. Wystarczy zrobić parę kroków. Jakież to symboliczne. Zamosiężną klamkę w kształcie malutkiego skrzydlatego aniołka ciągnę ku sobie ciężkie drzwi. Otulają mnie cisza i chłód świątyni. Panuje tu półmrok. Ludzi jest mało. Siedzą w ławkach pogrążeni w swoich myślach. W ciemnej dali nad ołtarzem wisi oświetlony krucyfiks. Urzeka. Zdejmuje z duszy niepokój, który mnie tu przywiódł. Na prawo od wejścia przy bocznym ołtarzu palą się jasnym płomieniem ognie setek lampek. Niemcy zapalają je zamiast świec, wrzuciwszy monetę do skarbonki. Nieco wyżej w niszy posąg Matki Boskiej. Spływa na mnie spokój. To nie nasza cerkiew, ale przecież Bóg jest jeden. Zapalam lampkę i razem z innymi tli się mój malutki, nieśmiały ogienek nadziei. Podnoszę wzrok i widzę jasne oblicze Bogu Rodzicy. Pomóż nam, Panno Przeczysta, ukoj nasze zmęczone dusze. Posłowie. Ten rękopis powstał głównie jesienią 1975 roku. Był nieśmiałym zapisem myśli i uczuć, które gromadziły się we mnie przez długi czas, oraz protestem przeciwko panującemu wówczas i obecnemu dziś demagogicznemu przedstawianiu wojny. Gdy przeczytałem go po wielu latach, byłem zadziwiony swoją powściągliwością. Okropności wojny są tu wygładzone, najpotworniejsze epizody nienazwane. Wiele spraw przedstawiłem o wiele łagodniej niż to miało miejsce. Teraz napisałbym te wspomnienia zupełnie inaczej, bez autocenzury, tak jak było w istocie. W 1975 roku strach zmiękczył moje pióro. Wychowany w sowieckiej dyscyplinie wojskowej, która za choćby jedno odważne słowo karała natychmiast i bezlitośnie, ograniczałem sam siebie. Świadomie i nieświadomie. Większość sowieckich książek o wojnie nie wychodzi poza granice określone w krótkim kursie historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. Być może dlatego są tak do siebie podobne, jakby wszystkie napisał jeden autor.
Obecnie w literaturze historycznej zauważalny jest zwrot ku odkrywaniu prawdziwego obrazu lat wojennych i nawet rysuje się pewna konfrontacja starego z nowym. Swoimi wspomnieniami nie miałem zamiaru włączać się w ten dyskurs, lecz zwyczajnie chciałem uchylić kotary, która zakrywa ciemną stronę wojny. Zmagałem się z własną przeszłością. Wróciłem z wojny poraniony psychicznie, nie od razu udało mi się z tym uporać. Wtedy nie istniało pojęcie syndromu wietnamskiego czy syndromu afgańskiego. Nie leczyli nas psychologowie. Każdy ratował się na własną rękę. Jedni pili, inni stawali się bandytami. Byli też tacy, którzy bili się w piersi i żądali prawdy. Szybko zabierano ich na leczenie do gułagu. Stalin dobrze znał historię i wiedział, że wojna 1812 roku zrodziła dekabrystów. Ja ratowałem się pracą, ale kiedy senne koszmary nie dawały mi spokoju, próbowałem pozbyć się ich, przelewając nieznośny ból serca na papier. W pewnym stopniu jest to spowiedź śmiertelnie wystraszonego chłopaka. Przez prawie 3 dziesięciolecia nie pokazywałem tych wspomnień nikomu. Gdy nieopatrznie dałem je do przeczytania znajomemu, zaczęły żyć swoim życiem. Powędrowały z rąk do rąk. Nie pozostało mi nic innego, jak zgodzić się na ich publikację. Nadal myślę, że jednak nie należało tego robić. Zbyt dużo zła zagościło na tych stronicach. Wojna to najpodlejszy przejaw ludzkiego działania, który wydobywa z głębi naszej podświadomości wszystko, co haniebne. Na wojnie za zabicie człowieka otrzymujemy zamiast kary nagrodę. Wolno nam niszczyć dobra, które ludzkość tworzyła przez wieki. Wojna zamienia człowieka w drapieżnika, który wciąż zabija. Najgorsze zaś jest to, że ludzie nie mogą się obejść bez wojny. Zakończywszy jedną, natychmiast zabierają się do przygotowania kolejnej. Przez wieki ludzkość siedziała na beczce z prochem, a teraz przesiadła się na bombę atomową. Strach pomyśleć, co się może zdarzyć. Jedno jest pewne. Nie będzie wówczas komu pisać wspomnień. Nie sądźcie mnie zbyt surowo. Nikołaj Nikulin, Petersburg 2007. Czytał Robert Jarociński.